Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zajebane wędkami, najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk czy kotwicę i trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to baba z recepcji jak tylko mnie zobaczyła, to kazała buta ściągać. Bo myślała, że znowu hak w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana wędkarzem polskim, światem wędkarza, super karpiem itp. Co tydzień ojciec robi obiad po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie wędkarskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go intu internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach dla wędkarzy i kręci gówno burzę z innymi wędkarzami o najlepsze zanęty itp. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty, typu karasie jedzą gówno. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. A, ma na forum już rangę sum za najebanie 10 000 postów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala na ryby. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę jem rybę na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach jedzenia tego wodnego gówna. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że jem dużo ryb, bo zawierają fosfor i mózg mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Mirkiem całą rodzinę o 4 w nocy, bo hałasują pakując wędki, robiąc kanapki itd. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o rybach i za każdym razem temat schodzi w końcu na Polski Związek Wędkarski. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Dur, niedostatecznie zarybiają, tylko kradną chór. Robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię ryb rzecznych, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta ponton. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj go rozpakował i nadmuchał w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój wędkarski i siedział cały dzień w tym pontonie na środku mieszkania. Obiad, karpia, też w nim zjadł. Cool, cześć. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich ryb w Polsce, to bym wziął i zapierdolił! Jak któregoś razu jeszcze w podbazie czy gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na ryby w drodze wyjątku. Super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto, dochodzimy nad jezioro, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy nad wodą i patrzymy na spławiki. Po 5 minutach mi się znudziło, więc włączyłem Discmana. To mnie ojciec pierdolnął wędką po głowie, że ryby słyszą muzykę z moich słuchawek i się płoszą. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, poszeleszczę i ryby z wody. Jak się ruszam, to widzą i uciekają. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na wodę jak w jakimś jebanym Guantanamo. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze do tego było zimno jak sam skurwysyn. W pewnym momencie ojciec odszedł 15 metrów w las i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w lesie pierdzieć, bo inaczej ryby słyszą i czują. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ na ryby? Kiedyś towarzyszem spraw rybnych był Hehe Zbyszek. Człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w kamizelce bomber. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas itd. Raz ojciec miał imieniny, Zbysio przyszedł na Hehe Kielicha, najebali się i oczywiście cały czas gadali o wędkowaniu i rybach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordy. Czy generalnie lepsze są szczupaki czy sumy? Weź mnie nie wkurwaj, Zbychu, widziałeś ty kiedyś, jakiś szczupak ma zęby? Haps! I ręka ujebana! Kurwa, Tadek, sumy w Polsce po 80 kilo ważą, twój szczupak to im może naskoczyć. Co ty mi o sumach pierdolisz, jak ledwo ukleję, potrafisz z wody wyciągnąć? Szczupak to jest król wód, jak lew! Jest król dżungli! No i aż się zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona Zbysia, że Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu, a ojciec... I bardzo, kurwa, dobrze. Tak go za tego suma znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli Polskim Związku Wędkarskim. Stał się on kompletną obsesją ojca i jak na przykład w telewizji mówią, że gdzieś było trzęsienie ziemi, to stary zawsze ma mrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwysynach z PZW powiedzieć. Gazety niewędkarskie też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o wędkarstwie polskim ani aferach w PZW się nic nie pisze.
Szefem koła PZW w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego polskim akwenom przez związek i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie wędkarskie, gdzie występował Adam i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali, takie tam inby odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem PZW, ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu PZW i Adama na forach lokalnych gazet. Napierdalał na niego jakiegoś głupoty typu, że Adam był tajnym współpracownikiem UB, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem samochód rysował itd. Nie nauczyłem ojca intutor, więc się skończyło bagietami za szkalowanie i stary musiał zapłacić Adamowi 2000 zł. Jak płacił, to przez tydzień w domu się nie dało żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy, PZW, Adama i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że PZW jak jacyś masoni rządzi całym światem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te 2000 na wędki, haczyki czy łódki i dostawał strasznego bólu dupy. Ile on by mógł na przykład zanęty waniliowej za te 2000 kupić. Kilkaset kilo. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć łódkę do połowów, bo nie wypożyczanie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać. Synek, na wodzie się prawdziwe okazy łapie, tam jest żywioł. Ale nie było go stać, ani nie miał jej gdzie trzymać, a hehe, frajerem to nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie, więc zgadał się z jakimiś wędkarzami z okolicy, że kupią łódkę na spółkę. Ona będzie stała u jakiegoś Janusza, który ma dom, a nie mieszkanie w bloku jak my, na podjeździe na przyczepie, którą ten Janusz ma i się będą tą łódką dzielili, albo będą jeździć łowić razem. Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi jechać i miało to olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że ryby biorą jak pojebane, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał skurwienia. Sytuacja jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni łowią bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na łódkę i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz samochód z przyczepą i łódką. Pytam, skąd on ją wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z podjazdu przed domem, bo oni go oszukali i żeby łapał z nim łódkę i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie cały duży pokój. Na szczęście łódka nie zmieściła się w drzwiach do klatki, więc stary stwierdził, że on ją przed domem zostawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były na łódce i mojej kłódki od roweru, przypiął ją do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, a tu nagle przyjeżdżają dwa samochody z Januszami współwłaścicielami, którzy domyślili się, gdzie ich własność może się znajdować. Zaczęła się nieziemska inba, bo Janusze drą mordy, dlaczego łódkę ukradł i że ma oddawać, a ojciec się drze, że oni go oszukali i on 500 zł się składał, a nie pływał w ten weekend. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi. Kurczowo trzyma się przyczepy i krzyczy, że nie odda. Janusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Janusz ma rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od łódki za nogę i dostał drugą nogą z kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił łódkę, a policjantów, żeby go nie aresztowali. Ja, smutna żaba.psd. W końcu policjanci oderwali starego od łodzi. Ja podałem Januszom kod do kłódki rowerowej i zabrali łódkę. Wrzucając wcześniej staremu 500 zł i mówiąc, że nie ma już łódki żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy na rybach nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po komisariatach i ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z Januszami gówno burzę na forach dla wędkarzy, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem, jak mój ojciec nieudolnie porobił troll konta. Szczepan 54, liczba postów 1. Ten temat założyli jacyś idioci. Znam użytkownika stary podłoga Anona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały wędkarz. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą złowionych okazów. Potem jeszcze używał tych trollkont do prześladowania niedawnych kolegów od łódki. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpierdalał na trollkoncie i na przykład pisał, że chujowe ryby łapie i widać, że nie umie łowić.
Z tych samych trollkont udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia złapanych przez siebie ryb, to sam sobie pisał: no, gratuluję okazu, widać, że doświadczony łowca. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi stare, jak go chwalą na forum.